Dzień dobry Państwu. Dobry, dobry. Witam Was wszystkich. Cieszę się, żeście wszyscy przyszli, bo będę miała za co zapłacić robotnikom za moje poręcze na balkonie. Także się cieszę, że jest dzisiaj pełno sala. Słuchajcie, kochani, witam Was bardzo serdecznie w ten śliczny popołudnie, chociaż trochę zimne, nie? Słuchajcie, moi drodzy, na pewno się dzisiaj nam tu ociepli, bo mamy fajnych ludzi. Z Kulnik, żeście tu dzisiaj przyszli. Oni dzisiaj z największą przyjemnością będą dla Państwa występować i będą Was bawić. I o też się będę starać, jak mnie ktoś dopuści do głosu. Stroiła się jak żaba na zaszczyk. Widzieliście, nie? Włosy się obszczygła, pazury się pomalowa, ogoliła się nawet. Uszyła się takie szaty. Wtresowane mole. W różne dziury. Proszę Państwa, nie będę przedłużać. Razem ze mną będą dzisiaj imprezę dzisiejszą prowadzić przepiękna, młoda, śliczna Magda, co nie pali. Magdalena Pal! Chodź, słoneczko. Witam serdecznie. Chodź do mnie, chodź. Nie? Jako fanu. To jest moja nieślubna córka. No musimy się zrobić DNA, żeby się okazało, czy to jest richtig, prawda. Potem będziemy mieć jeszcze do prowadzenia takiego jednego fajnego synka, trochę zmierzwiony. Sebastian Mierzwa. Dobry wieczór. Sebastian Mierzwa to robi tu z nami, bo się okazało, to jest, znaczy ja go adoptowała zeszłego roku. On jest do mnie bardzo kompatybilny, widzicie? Mój puzzle, Tamka, chodź tu, przytul się. Tamka ją mam wklęsły. To było moje marzenie. Tamka ją mam wklęsły, on ma wypukłe, Tamka ją mam wypukłe, on ma wklęsły. Także pasujemy jak Lego klocki do siebie, widziałeś to? Ty mój klocku. Nie, to może tak... Klocuszku. Tyś jest bardziej takie, ci powiem, taka cegła, ale nie pustak. Nie pustak, bo ma w głowie. I słuchajcie, jeszcze się obudził ze snu zimowego. Sami go zbudzili. Ja, obudziliście go brawami. Taki lekko wyliniały, ale kochany, jedyny co godo. Andrzej Miś. Proszę bardzo. Witam gorąco, Zabrze, Pierunie. Obudzony ze snu zimowego. Dzień dobry wieczór. Kochani moi, ale przebierą, aleś mnie zrobiła w jajco już na początku. No bo tak ogowa mąż. Zapowiadasz? Nie, zapowiadasz. Piękna, elegancka, jonoga do przodu, Magdalena Palty. Co się robi? Ale muszę wam, mili ludkowie, powiedzieć, że bardzo dziękuję i cieszę się, że możemy się naprawdę dzisiaj trafić na kolejnej przepięknej śląskiej gali biesiadnej. Jasiu, a dlatego ja dziękuję, bo o mało by mnie tu nie było. Dlaczego? Zaspałeś? Wczoraj, jest nie, drożdżowy, wczoraj w moim mieście w Górach Tarnowskich wywozili duże gabaryty. I Pierunie, jak ja się cieszę, że mnie nie wzięli ze sobą. Wiesz? Mili ludkowie, mam nadzieję, że miło wspólnie spędzimy ten czas. Witajcie raz jeszcze. A my jesteśmy cztery jaskółki, które będą czynić wiosnę. Widziałaś taką jaskółkę kiedyś? Czarno-biały żeś jest. Ja. Ale ty żeś jest taka jaskółka, co się skrzyżowała z pingwinem. Chyba ja. Bez coś nie lotum. Ale może też Magdzie pozwolimy coś powiedzieć. Magda. No właśnie się tak bałam, że w takim towarzystwie będzie mi bardzo ciężko. Ja ci to załatwię, oni się mnie boją. To okej. Okay. Trzymamy za słowo. Myślę, że zacznijmy od razu od tego hitu, ponieważ duet Karol, myślę, jest w sercach każdego państwa. I co? Myślę, że może po prostu zaczniemy. Od naszą biesiadę. No to tak. Niech wierzą ta kara. Właśnie. Dużymi oklaskami, witamy. Duet Karo. Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Kochani, zapraszamy Was do piosenki Biesiada to jest to, a biesiada to wspólny śpiew. Kołysanie się w rytm piosenek, jak również wspólna choreografia. Ale o tym powie Stefan. Proszę Państwa, z nami nie ma zmiłuj się i trzeba stworzyć tą atmosferę biesiadną, bo przyszliśmy na biesiadę. Proszę Państwa, są takie trzy elementy, które bym Was bardzo prosił, żebyście zrobili razem ze mną. A pierwszym to jest takie zwykłe machanki, a hasło do tych machanek będą wycieraczki. Drugie hasło to jest żaróweczki, bo je wkręcamy. A trzecie hasło klapiemy. Spróbujemy razem, uwaga na moje trzy. Cztery wycieraczki, wszystkie rączki, żaróweczki i klapiemy. I wszystko wiecie. Super, Janem, biesiada, zapraszamy. To jest to.
i wiesiadaczki, i szaróweczki, i klapiemy, i wiesiadaczki, i żaróweczki, i klapiemy. Śląsk, niech żyje nam i biesiadny dzwon. On, gdy bije, to od razu śpiewać wszyscy chcą. Fajnie z nami będzie wam, żony nie zostanie sam. Pośpiewamy się na głos te szlagry, co zna każdy z was. Biesiada, ho, ho, biesiada to jest to. Każdy mu gra jak piwko ma. Biesiada, ho, ho, biesiada każdy zna. Znamy już na pamięć je, ale zawsze cieszą nas te bery, co zna każdy z was. Biesiada, ho, 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 biesiada to jest to. Każdy mu gra jak piwko ma. Biesiada, ho, 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 kochani, jeszcze proszę o takie próbne oklaski, bo po mojej prawej stronie niesamowite frelki, że o Karlusach nie wspomna. S-Band przygrywa dla was. A przed nami wykonawca, co zrobił więcej jak 15 kilometrów do Zabrza, czyli wprost z tych fajnych Niemiec. Chris i Oxford duo będzie hop siup. Jademy, Chris! Jak robić trza, to Ślązok robi. Nie szteruj go, bo będzie zły. Ale jak chce, śpiewo i zgobi. Skoko i cieszy się, tak jak tu kejmy. Robotno jest, szwarno Ślązoczka. Uważy i porządek mo. Ale jak chce, ciepnie ci oczko, do tańca gipko proś, no bo będzie zło. Hop, siup, fajnie się bawimy, bo lubimy fajnie bawić się. Hop, siup, piwko wypijemy, no bo wypić piwko nie jest źle. Hop, siup, i potańcujemy, tańcować przed za to nie grzech. Bawić się, tańcować, piwka posmakować, każdy może za trzech. Bawić
bawić się, tańcować, piwka posmakować, każdy może za trzech. Rolady są, wuszty krupnioki, łoplerki, żur i szałot jest, bo dobrze zjeść lubią Ślązoki. A jak pojedzą już, bawią się na fezawicem widz. Chopy go dają, śmiechu jest dość, aż boli brzuch. Do tańca się wszyscy dźwigają. Kapela ostrożnie, każdy groza dwóch. Hop, siup, fajnie się bawimy, bo lubimy fajnie bawić się. Piwko nie jest rzecz. Hop, siup, i potańcujemy. Potańcować przed za to nie grzech. Bawić się, tańcować, piwka posmakować, każdy może za trzech. Bawić się, tańcować, piwka posmakować, każdy może za trzech. Hop, siup, fajnie się bawimy, bo lubimy fajnie bawić się. Hop, siup, piwko wypijemy, no bo wypić piwko nie jest źle. Hop, siup, i potańcujemy, potańcować przed za to nie grzech. Bawić się, tańcować, piwka posmakować, każdy może za trzech. Bawić się, tańcować, piwka posmakować, każdy może za trzech. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa, Chris i Oxford Duo. Podobało się Państwu? A teraz na naszej scenie zagości najmłodszy zespół. Ja go może zaproszę. Katosie, jesteście tam? Chodźcie do nas, chodźcie. Sporo ich, prawda? Ja myślę, że ja już powoli będę uciekać w cień. Zostawiam Katosiów. I co? Zostaje mi tylko zaprosić również i Roxanę, i piosenka. Kto na Śląsku się urodził, kto do szkoły tutaj chodził, ten na pewno zna zwyczaje, te tradycje, obyczaje. Ten o jednym też pamięta, że rodzina to rzecz święta. Szanujemy swych seniorów i kamratów, i rektorów. Szanujemy swych seniorów i kamratów, i rektorów. Nasze, nasze, nasze śląskie, takie, takie, takie swojskie, takie, takie, doskonałe, kolorowe i wspaniałe. Takie, takie, dynamiczne, takie śpiewne i rytmiczne, pracowita z nas brygada, nasza śląska familiada. My historię własną mamy, wielu ludzi w świecie znanych, i sportowców, i lekarzy, polityków, dziennikarzy, i muzyków, profesorów, i tancerzy, i aktorów. Pracowita z nas brygada, nasza śląska familiada. Pracowita z nas brygada, nasza śląska familiada. Nasze, nasze, nasze śląskie, takie, takie, takie swojskie, takie, takie, doskonałe, kolorowe i
wspaniałe, takie, takie dynamiczne, takie śpiewne i rytmiczne. Pracowita z nas brygada, nasza śląska familiada. Śląskie, takie, takie, takie swojskie, takie, takie doskonałe, kolorowe i wspaniałe. Takie, takie dynamiczne, takie śpiewne i rytmiczne. Pracowita z nas brygada, nasza śląska familiada. Młode gwiazdy nam rosną i Roxana razem z nimi. Tak patrzę na te dzieci, to się cieszę, że ktoś będzie miał robić na moja pędzyju. Chyba na moja. Wiesz, mnie już to nie czeka, bo ja dzieci nie będę mieć, bo ja jest starofrela, nie? Ja już mam. Ty ja? Ja. A ile lat żeś jest żonaty? 5. Ja? Ja. A dziecko ma 6? Ta prawie do mnie nie dzwoniła jeszcze. Nie. A ty wiesz, co to jest umowa małżeńska? Nie. Umowa śmieciowa. Słuchajcie, jeszcze ci coś powiem. Ostatnio słyszałam coś takiego. Małżeństwo w starszym wieku, wiesz. No mam nadzieję, że dożyjesz tego. Życzę ci tego. Dziękuję ci bardzo. Życzę ci z całego serca. Hop go do baby. Wiesz co, już cię mam pełno żyć. To jest tak niemożliwe. Biera z tobą rozwód. A ona go do... Oni! Gdową żeś mnie wziął, gdową mnie zostawisz. To jest dobry! I no to by trzeba w drugą stronę trochę odwrócić, Asia, wiesz? No wiesz, ja jest tak osieka trochę, wiesz, to ja tak powoz trochę jadam. Ja się chłopcy boją, bo go dają tak cycato, pyskato, bogato, wiesz, przez to ja się... Ta pierwsza i ostatnia cecha mi się bardzo podobała. No ale pyskato, że chcesz, ale chłopy się mnie boją, przez to ja się nie wydała, ale ja się tak za bardzo nie przejmuję, bo mam dużo wielbicieli, a sama na siebie umia zarobić, a nikomu nie muszę koszul biglować. Także to jest bardzo wygodny. A dzisiaj wiesz, czemu mam ciebie? Ale to może jak moja baba, ona też nie lubi koszul biglować. Co się biglujesz? Mhm. To po co się żenił? No właśnie, teraz się zastanowią. Na siebie umia zarobić. Sebastian, my tu dzisiaj będziemy trochę czasu, to ja ci będę musiała zrobić przeszkolenie w garderobie. Wiesz, ale póki żeś tu jest, to się weź do roboty i zapowiadaj. Ja. To ja się biorę do roboty. Moi drodzy państwo, przywitajcie ich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Już teraz przed wami grupa Kamraty z piosenką To nos raduje.
bo my przez życie chcemy z uśmiechem iść. To nos raduje, to nos lecuje, to nam gro. Naszą muzyką pragniemy rozbawić wos. To nos raduje, to nos lecuje, to nam gro. My do zabawy zaproszony wos. I nic humoru nie zepsuje, nie zepsuje nam dziś, bo my przez życie chcemy z uśmiechem iść. To nos raduje, to nos lecuje, to nam gro. Naszą muzyką pragniemy rozbawić wos. To nos raduje, to nos lecuje, to nam gro. My do zabawy zaproszony wos. To nos rajcuje, to nam gro. Naszą muzyką pragniemy rozbawić wos. To nos raduje, to nos rajcuje, to nam gro. My do zabawy zaproszony wos. My do zabawy zaproszony wos. Dziękuję bardzo. Wiecie, co mnie raduje? Że oni tą samą dziurą wyłażą, co my włażymy. Co się tej baby o mnie pocierają, to jest niemożliwe. To jest fajna robota, ja wam powiem. Ja wam powiem, to jest bardzo fajna robota. Ja mam pytanie, co was raduje, co? Cisza. Jeszcze raz, co was raduje, co? No i pięknie, to pokażcie, jak się radujecie, przywitajcie. Debiutant na scenie, śląskiej scenie muzycznej. Hop nazywał się Przemek Świerczyna, a zaśpiewał specjalnie do was. Czekam na jeden znak. Przemek Świerczyna! W końcu będę w niebie, bo wierzę w szczęścia łucz. Jutro spełni się mój wyśniony cud. Wierzę w przyszłość i jestem pewien, życie będzie jak miód. Choć wszystkiego nie wiem, to zrobię, co będę mógł. Przeskoczę góry, nie boję się, nie boję się. Przepłynę morze, zdobędę cię. Nic nie rozłączy ciebie i mnie, ciebie tego i mnie. Jedynie chcę. Tego jedynie pragnę. Wiele znaków jest na niebie, że zechcesz już moją być. Lecz ja czekam na jeden znak, kiedy w końcu mi powiesz tak. Wiele znaków jest na niebie, że serce swe oddasz mi. Odpowiedzi od ciebie brak, daj mi choć jeden znak. Ja tak szybko się nie zrażam, gdy chcę osiągnąć coś. I nie powiem nigdy, że mam już dość. Twoja mina mnie nie przeraża, choć robisz mi na złość. Ja się nie obrażam, bo taki już ze mnie gość. Przejdę doliną przez ciemny las, przez ciemny las. I nie zawaham się ani raz. Już ani raz. Przyjdę do ciebie, zdążę na czas, zdążę nic na czas. Nie rozłączy nas. Już nas nikt nie rozłączy. Wiele znaków jest na niebie,
że zechcesz już moją być. Lecz ja czekam na jeden znak, kiedy w końcu mi powiesz tak. Wiele znaków jest na niebie, że serce swe oddasz mi. Odpowiedzi od ciebie brak, daj mi choć jeden znak. Przeskoczę góry, nie boję się, nie boję się. Przepłynę morze, zdobędę cię. Nic nie rozłączy ciebie i mnie, ciebie tego i mnie. Jedynie chcę. Tego jedynie pragnę. Wiele znaków jest na niebie, że zechcesz już moją być. Lecz ja czekam na jeden znak, kiedy w końcu mi powiesz tak. Wiele znaków jest na niebie, że serce swe oddasz mi. Odpowiedzi od ciebie brak, daj mi choć jeden znak. Odpowiedzi od ciebie brak, daj mi choć jeden znak. Słuchajcie, było spotkanie kolegów z jednej klasy po latach i jeden taki, co zawsze miał super laski, przyjął z taką bardzo nieciekawą żoną i kolegi się go pytają, tyś miał zawsze takie baby, tyś się z taką babą ożenił, on go do... Ja, ale ona ma pieniądze, a ona to usłyszała, woła go na bok i go do... Ty, słuchaj, i no, jak tyś mógł powiedzieć, że ja mam kasę, jak ty dobrze wiesz, że ja nie mam pieniędzy, a go do kurde, a co ja miał im powiedzieć? Ale teraz przed państwem wystąpią dwie bardzo piękne kobiety i tak od wyboru do koloru, jedna czarno, druga biało, obydwie ładne, jedna jest przy kości, jedna jest modelka. Pięknie razem brzmią przed państwem duet, który nie uczula, czyli Kola i Jula. Robisz jeden mały krok, potem nazad kroki trzy. Już nie wiem, jak mam pomóc ci. Łazisz za mną drugi rok i w oczy patrzysz mi. Tak cierpisz, cierpisz te lata. Iść też możesz, Kaś, coś w końcu zrób i przestań tracić czas. Coś dla siebie zrób, zrób coś dla siebie. A jak zrobisz to, to będziesz jak w niebie. Wszystko jest dla ciebie, co zechce los ci dać. Kuknij w niebo, zdziwisz się, jak wiele gwiazd blenduje tam, a jedna śleciała już sam. Zrób w moja strona jeden krok i powiedz mi, co żeś chciał, a wszystko będziesz miał. Nie ma się czego bądź, nie czekaj już. Do szczęścia jeden kroczek masz i rusz się, rusz, bo dobrze droga znosz. Coś dla siebie zrób. Coś dla siebie, a jak zrobisz to, to będziesz jak w niebie. Za mało chcesz od życia brać, niech stanie się, co musi stać, bo wszystko jest dla ciebie, co zechce los ci dać.
siebie zrób. Zrób coś dla siebie. A jak zrobisz to, to będziesz jak w niebie. Za mało chcesz od życia brać. Niech stanie się, co musi stać, bo wszystko jest dla ciebie. Co zechce los ci dać, bo wszystko jest dla ciebie. Co zechce los ci dać. Jula i Kola, wielkie brawa. Piękne to było, pięknie. Kochani w TV, ja zaraz zgodą, że tak, nie, bo już zanim żeście weszli tu, to już tam z tyłu miś odszkodowanie, a Godoek producentowi i organizatorowi w sumie, bo to dwa w jednym, pan Bogdan Tyc, duże oklaski bardzo prosimy, Fox Music to organizuje. Słuchajcie, ja mu powiedział, że kochani, naprawdę mój pysk tak wygląda, nie? I oni odpowiadą za telewizory. My mamy taki fajny myk w programie, my wam to zagramy i ta oto piękna osoba ten program ze mną prowadzi. Magdalena Pal. A ze mną program prowadzi Andrzej Miś. Mnie to tam, no dziękuję pięknie, mnie to tam znacie, to nie chodzi o to, ale Magda, teraz normalnie schodzimy na ziemię i zróbmy tak, jak to robimy w programie, bo teraz to ty widzisz co, nic nie widzisz, bo widzisz moja glaca, tu są jubitary. Ściągaj jeszcze wiki, tak stoimy w telewizji, dobra. Bo wy nas widzicie, no dotąd. I wszyscy, jaki ten miś jest... Jest to jasne. Jaki ten miś jest szykowny, a potem jak mnie widzą na hali targowej, łopierunie. Słuchajcie, ja już mam tyle lot, że normalnie jak wyłażę z muzeum, to się alarm załączą. Także to nie jest takie proste. Święta my przeżyli, co no właśnie, widać na... Właśnie, jak przeżyłeś święta? A, ty się mnie spytaj, jak ja przeżył okres przedświąteczny. Magda, poszłeś do kościółka, żech poszedł na spowiedź. Wiesz, jako żech dostał pokuta? Wolę nie myśleć. Normalnie, nie, ja ci powiem, wiesz, pokuta była straszna. Ksiądz mi powiedział, miś, już nic na p. Nie pukać kobiet, nie pić, nie palić. Ja go tam proszę, księżoszka, to co ją mam robić? A on go do pielgrzymować. Pielgrzymować. Kochani, wspaniały zespół z nami, kolejny. Powirujemy jak wiatr, dla nas grupa. Servus, witamy ich oklaskami. Patrząc w okno, szary dzień, zwiędły kwiat. I w twej duszy uczucie, jakby kończył się świat. Tańcz, nie przejmuj niczym się, świat wiruje jak we śnie. Popatrz słońce, rozwiej żal, swym wspomnieniom życie daj. Wiruj jak wiatr pośród wzgórz, swą przysięgę nową złóż, by już zawsze w sercu twym nowy jasny płomień śnił. W twym sercu tylko zimno, cóż ci można dać? Stracone uczucia nie dają ci spać. Czujesz, że coś umyka, że coś nie jest tak. Utracone marzenia, wszystkiego ci brak. Tańcz, nie przejmuj niczym się, świat wiruje jak we śnie. Popatrz, słońce rośnie.
wspomnieniom życie daj. Wiruj jak wiatr pośród wzgórz, swą przysięgę nową złóż, by już zawsze w sercu twym nowy jasny płomień śnił. Swą przysięgę nową złóż, by już zawsze w sercu twym nowy jasny płomień sił. By już zawsze w sercu twym nowy jasny płomień sił. Powiem wam, mili ludkowie, że bardzo mi się podobają te przeboje o wietrze, bo wtedy grzywką se mogę pomachać trochę, wiesz, jak jest wiatr. A przed nami kolejna gwiazdeczka. Znacie ją doskonale, bo zaczynała bardzo wcześnie. I do dnia dzisiejszego powiem wam, że jest autorką swoich tekstów i swojej muzyki. Dla państwa Jessica! Witam państwa! Thank you.
patrzy w oczy mi. Więc dziś schować chcę, schować chcę twe serce na moim zadnie. Bo A teraz przed nami kolejny zespół, zespół, który również ma bardzo śliczną wokalistkę. Wokalistkę, którą znam no już kilkanaście ładnych lat. Spędziłyśmy bardzo dużo czasu w jednej szkole, żeby nie powiedzieć w jednej ławce. Sylwia Grzywa, bo tak się właśnie nazywam, występuje w zespole The Silvers. Myślę, że na pewno znacie. Nie zostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić Państwa do ich piosenki. W twoich oczach kochają się dziewczyny. Witamy wszystkich bardzo serdecznie, kochani, wszystkie rączki w górę! Dziewczyny kochają się spojrzeniem gorącym, rozpalasz je, a usta słodziutkie twoje jak miód. W niejednym serduszku stopiły lód. W twych oczach uśmiech, radość i szczęście z miłością przeplata się. Jesteś zawsze promieniem słońca, lekiem w każdy dzień. W twych oczach dziewczyny kochają się spojrzeniem gorącym, rozpalasz je, a usta słodziutkie twoje jak miód. W niejednym serduszku stopiły lód. W twych oczach uśmiech, radość i szczęście z miłością przeplata się. Jesteś zawsze promieniem słońca w każdy dzień. Dwie drogi dziś masz przed sobą, czy wybrać tą, czy tą. Oczy twe, co z nich jest, każdym nowym dniem poprowadzą cię. Czy twe, co w nich jest, każda jedna z nas dziś chciałaby cię mieć. Didi dam, 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 didi dam. W twych oczach dziewczyny kochają się spojrzeniem gorącym, rozpalasz je, a usta słodziutkie twoje jak miód. W niejednym serduszku stopiły lód. W twych oczach uśmiech, radość i szczęście z miłością przeplata się. Jesteś zawsze promieniem słońca, lekiem w każdy dzień. W twych oczach dziewczyny kochają się spojrzeniem gorącym, rozpalasz je, a usta słodziutkie twoje jak miód. W niejednym serduszku stopiły lód. W twych oczach uśmiech, radość i szczęście z miłością przeplata się. Jesteś zawsze promieniem słońca w każdy dzień. W twych oczach.
już tu stopiły lód. W twych oczach uśmiech, radość i szczęście, z miłością przeplata się. Jesteś promieniem słońca i lekiem na każdy dzień. Dziękujemy bardzo serdecznie. Kochani moi, i mini premiera mamy w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Są po raz pierwszy, ale już tytuł piosenki mi się podobał, że śmiech to zdrowie. Dobrze, Godum? No ja albo nie? No bo muszę powiedzieć, wy z tym śmiechem, żeby mieć fajny uśmiech, trzeba mieć fajne zęby. No się śmiejecie, ho, przyszedł do dentysty, dentysta go do, słucham pana, on go do, czyni swoja powinność, go do, powiedz pan, a on, a... Dentysta patrzy go do pani, a co mu tu robić, jak pan ma wszystkie zęby złote? Go do niego daj głupot i no zakładaj alarm. Kochani moi, wesoła biesiada, witamy oklaskami. Śmiech to zdrowie. Piękny jest, choć ma tyle wad. Tak jest, więc ja w oczach noszę słoneczka dwa. Niezmiennie chcę, żeby każdy z was ze mną cieszył się. Więc dziś już czas, niech ten refren połączy nas. Śmiech to jest zdrowie, więc zdrowia życzę wam. Panie, panowie, na szczęście przepis taki mam. Śmiech to jest zdrowie, każdy wam powie, kto sprawdził na sobie to sam. Ja pukam wasze serca każdego dnia. Dziś wy i ja pokażemy, na co nas stać. Chcę dziś wam dać ciebie wszystko, by mógł się każdy śmiać. Na śmiech już czas, niech znów refren połączy nas. Śmiech to zdrowie, więc zdrowia życzę wam. Panie, panowie, na szczęście przepis taki mam. Śmiech to jest zdrowie, każdy wam powie, kto sprawdził na sobie to sam. Śmiech to jest zdrowie. Śmiech to zdrowie. Ja widzę, że nie widzę. Czy ona jest tam jakaś wśród was? Joasia? Ja się chowię, żebyś mnie nie widział. Tyś już i tak działał, ja cię w ogóle nie poznał. Ty Jodali cię nie widzę, ja cię nie zapraszam. Ja się tak pomyślała, taka ważna osoba jak ten mistrz, on się... Jo, sobie... jest ważny, to byś ty mnie w domu miała widzieć, jaki jest ważny. Tu dżelerko, wiesz, jak szakit, mikrofonek, kamery, Andrzej Miś, a w domu... Koszyk, kartka i do sklepu.
To musisz... I nie ma leko, bo ja rozumiem, słuchaj, pacza moja mi, wiesz, pisze na kartce. Ku przejrzymeł jedna bułka go do macha, koleżanka Sosnowca przyjedzie mu odwiedzić, wiesz. Teraz kup margarina Vita, go do pierunie, to jest ta bez cholesterolu, to dbą moje serce. Ale jak mi moja napisała, kup mi batki. A ta modo w sklepie, a panie miś, a jaki rozmiar XXL, a skąd mnie wiedzieć? I on, pani Jojno, wiem, że jak moja wypierę do suszynio, to będzie na 5 sztachytek. A ona go do mamy takiego, to dajcie na 6, bych miał kajrynka wsadzić. Ja dostanę kiedyś, wiesz. Ale my się tak, kochani, śmiejemy, nie ma lekko, Joasiu, na świecie. No, ja tym ostatnio... bardziej, że mnie do głosu nie dopuszczą, że ja wiedziała, że tak będzie. To znaczy nie, że tak będzie, oczywiście, no, krótko powiedzieć, bo wiesz, tak, że powiedział, latka lecą, człowiek zapomina. Widziałeś takie spotkanie, Joasiu, niesamowite spotkanie. Godej. Przy stole, wiesz, siedział tak, siedział ten chrześcijanin, siedział protestant, wiecie, siedział muzułmanin i Żyd. Ty, i chrześcijanin pierwszy zaczął go to, że się tak polepszyło, że on się kupi chyba Citibank. A ten protestant go do nich też jest dobrze, on kupuje General Motors. To rozumiesz, ten muzułmanin go do Auno, wiecie, jak i ropa płynie i ten, to my sobie kupimy Microsoft. Ty, a Żyd siedział, chyba ważył 30 kilo, wiesz, taką herbatkę miał, śluknął się go do, a ja nie wiem, czy wam to sprzedam. No my czasy, bo... Joanna piękny, Bartek. Piękny. Proszę teraz, proszę panią. Słuchaj, także my są przy takich tematach, to mi się akurat też taki widz przypomniał, całkiem nowy, że usłyszała, wiesz? Ja. W pociągiem jedzie biskup i jedzie rabin. I rabin go do biskupa, no ma, piękną macie tą wiarę, mówi, niestety macie celibat, a biskup go do, no ale też macie fajno ta wiara żydowska, ale wy nie możecie jeść wieprzowiny. On mówi, no nie możemy jeść wieprzowiny, ale przyznam się szczerze, że troszeczkę wieprzowinki skosztowałem. I biskup go do, i co, dobre? On mówi, no pyszne, ale niestety zakazane. A biskup mówi tak, no u nas niestety też są zakazane te rzeczy, ale uprzedzę rabina pytanie, oczywiście seksu też skosztowałem, nie? A rabin go do, no i co, lepsze niż wieprzowina. Ja do Bartel. Kochani, ja poczekam. Nie ale... pytaj się mnie na kogo. A ty się mnie nie pytaj też na kogo. Słuchajcie, to tytuł piosenki, a zagro i zaśpiewo formacja, którą też bardzo lubię, bo jeden Carlos w tej formacji ma ten sam model fryzury, co ja. Czyli włosami czyli się zamiast nie... grzebienia potrzebujecie Ircha, a żeby poczuć wiatr we włosach, to musicie jeździć na motorowerze z otwartym rozporkiem? Dokładnie. To jest coś pięknego. Działa. Se pierunie chce po włosach poskroba, to rynka do kabzy muszę wsadzić. Tak, tuż kochani, Emi Bend, witamy oklaskami. No bo przecież to czekanie zmęczy.
nami jeszcze szereg długich dni. Przecież tak nie można bez końca, bo przecież co za życie bez słońca. Czekam, który to już dzień, czy to wreszcie zmieni się. Ja poczekam, dobrze wiesz, przecież właśnie tego chcesz. Zgadzam się na twoje zawody, twoją grę, bo tak chcę. Lecz zrozumieć musisz, że to w końcu zmieni się. No bo przecież to czekanie zmęczy mnie. Przecież właśnie tego chcesz. Zgadzam się na twoje zawody, twoją grę, bo tak chcę. Lecz zrozumieć musisz, że to w końcu zmieni się. No bo przecież to czekanie zmęczy mnie. Ja, kochani, nie mogę za długo czekać, bo tu już kolejny artysta, co też do nas przyjął spoza granic kraju naszego, za chwilę wystąpi. On ma taki fajny szlager. Wiecie, o kim gondom teraz, czy nie? A jak powiem, że anioły są w tytule, to wiecie już co? Anioły mają rogi, te rzeczy. Zaraz po tej piosence ze Krzysią dwóch się trafiło, rozumiecie, w Zabrzu. Jeden go do Alois, moja staro to anioł. A on mówi go do, a moja jeszcze żyje, wyżach, nie? Ale to już pomijając to. Słuchajcie, jest też coś... Nie klaskajcie tyle, ale my klaskali, po co? Czy anioły mają rogi? Stach! Uśmiech jak sam anioł z nieba. Nic mi więcej nie potrzeba. Tracę głowę, wszystkie zmysły. Wskoczył za nią bym do Wisły. Odpowiedz mi, Boże drogi, czy anioły mają rogi? Piękna, dobra, miła twarz, myślisz, że anioła masz. Więc cię pytam, Boże drogi, czy anioły mają rogi? Piękność niczym nimfa wodna swym urokiem nie uwiodła. Zamiast uśmiech mi na sroga, życie wspólne trudna droga. Z nimfy nic nie pozostało, duszy wcale nie jest mało. Odpowiedz mi, Boże drogi, czy anioły mają rogi? Piękna, dobra, miła twarz, myślisz, że anioła masz. Więc cię pytam, Boże drogi, czy anioły mają rogi? Piękność niczym nimfa wodna swym urokiem nie uwiodła.
buzia już nie taka miła. Może tylko mi się śniła. Gdzie włos długi, szyk i gracja? Znowu trwała ondulacja. Odpowiedz mi, Boże drogi, czy anioły mają rogi? Piękna, dobra, miła twarz, myślisz, że anioła masz? Więc cię pytam, Boże drogi, czy anioły mają rogi? Piękność niczym nimfa wodna swym urokiem nie uwiodła. Więc się pytam, Boże drogi, czy anioły mają rogi? Odpowiedz mi, Boże drogi, czy anioły mają rogi? Piękna, dobra, miła twarz, myślisz, że anioła masz? Więc cię pytam, Boże drogi, czy anioły mają rogi? Piękność niczym nimfa wodna swym urokiem nie uwiodła. Z dwoma aniołami grupę seks. Słuchajcie, moi kochani, w Katowicach, w takiej dużej korporacji przyszedł chłop załatwić jakąś sprawę, sekretarka zrobiła mu kawa i go do... czy pan słodzi? On go do niej ze Świętochlowic. Słuchajcie, czemu ja o tym godu? Bo tak, po pierwsze ja ze Świętochlowic, jak wiecie, nie? Czyli, wiesz, nie? Jest ze Świętochlowic i z Górnego Śląska, nie? Co widać? Bo to jest Górny Śląsk, Dolny Śląsk, nie? Międzyzdroje. I te Pomorze. No. A to jest Górny Śląsk i tu są Szkody górnicze, to wiecie, nie? Słuchajcie, ja jest ze Świętochlowic i za chwilę wyjdzie ta kodziołcha, ona co prawda nie jest ze Świętochlowic i no z Kochlowic, ale po tym występie mogę się z nią zamienić na koszulki, bo mamy mniej więcej ten sam rozmiar. Ona też widać, że jest Górny Śląsk, a on ten trochę mniejszy taki, nie? Co można mu z biustu Walkmana zrobić, taki... Poręczny mały chopek. On też jest ze Świętochlowic. Przed państwem Klaudia i Remi. Taki parni ze świecą nie znajdziecie. Od pierwszego razu polubicie nos. Zaśpiewamy wam osobno i w duecie, bo nam Bozia po to przeca dała głos. Jak staniemy wedle siebie jest komicznie, ale bawić się będziecie kosmicznie, bo nie trzeba mieć urody ze żurnala, żeby co ukosala rozbujała się. Klaudia i Remi śpiewają wam, bo po to by ucieszyć się i by wzruszyć się, te piosenki są. Klaudia i Remi zaśpiewają wam tak, na głosy i na serca dwa, niech radości wam nie będzie brak. Każdy żyje od pierwszego do pierwszego, jakoś leci, choć się nie przelywo num. Ale Ślązok się nie boi byle czego, tutaj twarde i obrotne ludzie są. Kiedy trzeba ciężko robić, to robimy, a jak chcemy, to się fajnie bawimy. W niebo leci ta melodia tak wesoło,
wszystkim naokoło ciepli robi się. Klaudia i Rymi śpiewają wum, bo po to, by ucieszyć się i by wzruszyć się, te piosenki są. Klaudia i Rymi zaśpiewają wum tak, na głosy i na serca dwa, niech radości wum nie będzie brak. Klaudia i Rymi śpiewają wum, bo po to, by ucieszyć się i by wzruszyć się, te piosenki są. Klaudia i Rymi zaśpiewają wum tak, na głosy i na serca dwa, niech radości wum nie będzie brak. Na głosy i na serca dwa, niech radości wum nie będzie brak. No to klaskomy, klaskomy! Klaudia i Rymi! Chodź! Ty zaś patrzysz, nie? Wiosna przyszła, kecki krótkie. Czekaj, no, tam krycki to zakryskały. Już łaża do okulisty pierdziec, już nic nie widzę. Ja ci powiem normalnie. To na brele. Ja nawet ostatnio, nie, też muszę jakoś... No, oblicz się. Poważny redaktor poważnego radia. Poklaskajcie! Jak wyglądą? Bo mi, ty masz te brele, wiesz, to jest tak jak... Górnik Borok, rozumie, 40 lat dołu i dostał wczasy dostał. Co mu powiedzieli w rodzinie? Jedź na wczasy. Pojechał. Aleś ty, chopie, nad Morzem Polskim nie był 40 lat. Tam słońce świeci, a ty pod ziemią haratosz. Kup się bryle. Czekaj. Nad Polskim Morzem słońce świeci. Kiedyś ty był na wczasach. Jogo domu o górniku, Sebastian. A, o górniku, to co innego. Dobre czasy. To co jogodum, to ty już zaś było 30 lat nazad, bo już kopalń nie ma dawno. No nie, ostatnio gruba zawarli. Kup se bryle. Kupił. Zunen bryle. Przyłazi bryle pani chce, jada nad morze. Ostatni egzemplarz. Ile płacę? 600 zł. Górnik zemdlął. No nie. To kaj on się oblekał. Normalny. Godo, niech pan nie narzeka. Niech pan nie stynko, niech pan nie oblece. Łoblik bryle patrzy baba po nagu za ladą. Ściągnął baba łoblecunu. Zgę wypłacił, kupił, hopie, idzie jego, wiesz, sąsiadka Trautka bryle. Dzień dobry, Trautko, ale ty już pięknie wyglądać. Bryle ściągnął, Trautka oblecunu. Przyłazi do siebie do dom, założył bryle, dzwoni. U niego w domu drzwi się otwierają. Otwiera sąsiad. Nago. Ściągo bryle, sąsiad nago. Zakłodo bryle, sąsiad nago. Ściągo bryle, sąsiad nago. Godo, patrz pierunie, Alois, 15 minut temu, że je kupił już zepsute. Powiem. Ja? Ale poklaskajcie. Andrzej, w przerwie wum dochopy ten adres z pod te bryle. Nic się nie martwcie, i obiera dwie pory, żeby się nie zepsuły. Tak. Ty się nie śmiej. Moja baba była teraz w ciąży, rozumiesz? Mamy syna. Ale... Jest podobny do mnie. Ale nie teraz wystraszył. No, ja. Pani się śmieje. Mhm. To nie ma się co śmiać. Słuchaj, ona teraz ma internet, ona nie wychodzi z domu, ona zakupy robi przez internet. W domu jest częściej kurier jak ją. Mój bajtel do kuriera ręce wyciągnął do tatu. To nie ma się co śmiać. Ty wiesz, co mnie mój zrobił bajtel, jak był takim bajtlem? Wiesz, co zrobił? Tata, daj mi 10 zł, a powiem ci, co listunosz go do naszej mamie, jak ty jest w robocie. Ja mu dał 20, godą godej, synek. Prędko. A on go do dzień dobry, pani Misiowa, przesyłka do pani. O, tak to jest. Tak. Słuchaj, ale łazili my, szły piękne dziewczyny. Piękne. Aha. Bo wiosna idzie. Aha. No, ja się ostatnio siedną na ławce z moim bajtlem, wiesz, wózyk, cisna, a tam taką para się siedzi, taką 19, tak się przają, wiesz, takie przytulone. Ona mu patrzy w ono. No. Nic się nie bój, ten różowy mnie tak przyciąga do ciebie. Aha, rozumiem.
I ona się tak siedzi, ona mu na klinie, on ją tak normalnie tak do niego, wiesz, głowa mnie boli, nie? A ona tak do niego i tak go w czółko, nie? Go, o, przeszło mi. Ja tak patrzę, go dom, kurde, co się dzieje, nie? A tam taki starszy chłop tak siedzi i tak na tej ławce tak filuje, na ta dziołcha na niego, na ta dziołcha na niego. I ten synek tak, wiesz, usteczka mnie fez bolą, nie? A ona tak, on, no, przeszło mi. Ten opa nie wytrzymał z tobą i go do, te dziołcha, na hemoroidy to też działo. Sebastian Mierzwa, ja. Kochani, jak my już są w temacie dziewczyn, to teraz... Dziewczyno, dziewczyno! Chris Oxford Duo, proszę bardzo! Dziewczyno, dziewczyno, powiedz mi, czy pragniesz mnie? Dziewczyno, dziewczyno, jeszcze raz zapytam się. Dziewczyno, dziewczyno, pragnę cię, nad wszystko wiesz dobrze. Dziewczyno, dziewczyno, powiedz mi, czy kochasz mnie? Dziewczyno, dziewczyno, twoje oczy śmieją się. Dziewczyno, dziewczyno, ja ponad wszystko cię chcę. Trochę szalona, lecz wie czego chcę. Miałem to szczęście, że wybrała mnie. Za jeden uśmiech serce, duszę oddałem. Piękna i dobra, zazdroszczą jej. Nie ma humory, ja mam ich nie mniej. Lecz wiem na pewno, moje myśli dziś są tylko z nią. Dziewczyno, dziewczyno, powiedz mi, czy pragniesz mnie? Dziewczyno, dziewczyno, jeszcze raz zapytam się. Dziewczyno, dziewczyno, pragnę cię, nad wszystko wiesz dobrze. Dziewczyno, dziewczyno, powiedz mi, czy kochasz mnie? Dziewczyno, dziewczyno, twoje oczy śmieją się. Dziewczyno, dziewczyno, ja ponad wszystko cię chcę. Budzę się rano, a ty jesteś tu. Wróciłaś ze mną na jawę ze snu. Ty jesteś blisko, życie jest takie piękne. Miłość to znaczy darować i brać. Przyjmę z radością, co zechcesz mi dać. I za to wszystko serce odpłacę ci. Dobrze wiesz. Dziewczyno, dziewczyno, powiedz mi, czy pragniesz mnie? Dziewczyno, dziewczyno, jeszcze raz zapytam się. Dziewczyno, dziewczyno, pragnę cię, nad wszystko wiesz dobrze. Dziewczyno, dziewczyno, powiedz mi, czy kochasz mnie? Dziewczyno, dziewczyno, twoje oczy śmieją się. Dziewczyno, dziewczyno, ja ponad wszystko cię chcę. Bo prawdziwe to szczęście w korcu maku odnaleźć się. Nam nie trzeba nic więcej, ja mam ciebie, a ty mnie. Dziewczyno, dziewczyno, powiedz mi, czy pragniesz mnie? Dziewczyno, dziewczyno, jeszcze raz zapytam się. Dziewczyno, dziewczyno, pragnę cię, nad wszystko wiesz dobrze. Dziewczyno, dziewczyno, powiedz mi, czy kochasz mnie? Dziewczyno, dziewczyno, twoje oczy śmieją się. Dziewczyno, dziewczyno, ja ponad wszystko cię chcę. Dziewczyno, dziewczyno, powiedz mi, czy pragniesz mnie? Dziewczyno, dziewczyno, jeszcze raz zapytam się. Dziewczyno, dziewczyno, pragnę cię, nad wszystko wiesz dobrze. Dziewczyno, dziewczyno, powiedz mi, czy kochasz mnie? Dziewczyno, dziewczyno, twoje oczy śmieją się. Dziewczyno, dziewczyno, ja ponad wszystko cię chcę. Dziękuję. Jak już widzicie tak piękne panie, to wiecie, że za mało chwila będzie pan Damian. Ale tytuł piosenki jest bardzo ciekawy, bowiem jest
żyj nam przez długie lata. I mnie to raduje, słuchajcie, jak tam ludzie dzwonią do radioka, czy tam piszą do telewizji, te koncerty życzeń, to wszystko, a żyjcie nam przez długie lata, no to byłem na Gebrustaku z początkiem tego roku. I no uma miała 105 lat. No nie ma ha, 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 bo co i zaśpiewać? 100 lat, 100 lat, jak ona ma 105? To cała rodzina wstała, prawie 70 osób i wymyślili takie coś. Niech nam babcia żyje, hip, hip, hura, hura, hura. I wiecie jak, cała rodzina, niech nam babcia żyje, hip, hip, hura, hura, hura. I wnuki, hip, hip, hura, hura, hura. I prawnuki, hip, hip, hura, hura, hura. I pra, pra, prawnuki, hip, hip, hura, hura, hura. I pra, 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 wnuczek trzyletni, nie godął R. I zaś wiecie wszyscy, niech nam babcia żyje, hip, hip, hura, 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 hura. I ten najmoczy, no. A ta uma wstała godą, widzicie? I on wie, co mi cza. Damian Holecki. Cześć się i zobacz, co jutro przyniesie.
Panie mogą mdleć. Chłopy mogą być zazdrośni. No, pani chyba zemdlała, bo się coś tu pan śmieje. Słuchajcie, to nie się nie ma co śmiać. To jest Rudy Śląski, ręka do góry. Przyznać się, ja też jest Rudy, no. A kto był w czwartek na targu w Rudzie kiedyś? No, no, wszyscy byli, bo się śmieją, no. Ręka do góry, kto był na targu? No nie, jego, to skąd wyście są, Sosnowca, albo co, że nie jeździcie na Wirek? Słuchajcie, na Wirek w czwartek jak się jedzie, to jest jeden problem. Z Rudy taki autobus jedzie 146, ewentualnie 230. Znocie. Autobus podjeżdża, drzwi się otwierają i co? Nie widać nawet kasownika. Nie widać kasownika. Ja się zawsze wcisnął jedną nogą, drugą nogą, drzwi się zamykały. Ja był pół w autobusie, pół na placu, nie? Dlatego na połówce biletu i najeżdża. Ale to nie o to chodzi, słuchajcie. Jada w tym autobusie i co? Dostał na targu banany. Jeden banan w tej kapsie, drugi w tej kapsie, trzeci tu, czwarty tu, piąty ze zadku i jada. Ciśba jak pieron. I co czuję? Jeden zgnieciony. Drugi zgnieciony. Trzeci zgnieciony. Czwarty zgnieciony. Piąty banan w tej kapsie, czym ja go dom dojada. Jeszcze jeden przystanek, zamet i wysiadam. Naraz ktoś mnie klepie w ramię i go do domu, puść pan, bo wysiadam. Od tego czasu kupuję w markecie. Przywitajcie ich bardzo gorąco i serdecznie. Duet Karo. Czasem chce się wolnym być.
No to witajcie po przerwie. Witamy, witamy ponownie. Słuchajcie, tak o fajna dziołcha idzie, a wy nic nie klaskocie. Poklaskajcie trochę. No dobra, ale Sebastianowi też możecie poklaskać. Słuchajcie, ja tak trochę spóźniony, dolatuję, to zaraz mi się przypomniało, jak mój onkel opowiadał kiedyś, on na grubie robił, nie? Robił na grubie i tak kiedyś opowiadał, taką małą wpadkę mieli, nie? Po nagu przyleciał do roboty. No wszyscy w szoli, a on po nagu leci, nie? No i ja się pytam onkela, jak to się stało, nie? On go, to słuchaj, synek, to było bardzo proste. Była impreza, były tańce, alkohol, dziewczyny, wszystko się fajnie działo, światło zgasło, ta jedna ryczy, no hopy, to do roboty. To jo, łap za hełm i leca. Chciał się ciebie spytać, Magda, czy ci się tak zdarzyło, ale... Nie zdarzyło mi się tak, a tobie? Nie, ja się też nie spóźniam, ale ja zaś mam to fajne, że robię w radiu i mnie nie widać. No tak, więc możesz kłamać. No ja. Moi roztomili, witamy was po przerwie bardzo gorąco i serdecznie. Siedzicie wygodnie? No to co, Magda, zaczynamy? Myślę, że zaczynamy i takim nietypowym duetem. No, matka z córką, to jest najpiękniejszy duet, jaki by szło spotkać. Znacie? Wiecie, o kim go domy? A wiecie może, jaką piosenkę będą śpiewać? My też nie wiemy. No to zapraszamy was bardzo gorąco i serdecznie. Przed wami Klaudia i Kasia Chwołka. Zaśpiewaj, rozpaczy, z nami będzie
Klaudia Kasia Chwołka, matka z seru. My rozumieli, żeby się trochę bardziej zintegrować, ją on taki dowód, pomysł podzielimy się bez pół. Od tej pani aż tam do końca, do tego hopa, co siedzi ostatni furt na wierk, tam wy wszyscy, co mnie widzicie, wyście są prawostruna, poklaskajcie. Pięknie. To wy już wiecie, że wyście są lewostruna, poklaskajcie. Pięknie. Ale teraz wam utrudnia trochę zadanie, zrobimy tak. Ja bym dał drygynt, ja bym dał taki wasz Piotr Rubik. Trzeba by powiedzieć, jaki hurt, taki Rubik, nie? No ale... Ale okej, okay. I robimy tak. Ręce do góry wyciąga lewostruna i jak ją machą, to wy ino rozklaskocie, tak jak machą. Próbujemy. Lewostruna, ręce do góry. Machnął. Falstart, jeszcze raz. Ręce do góry. Dałoby się równo. Ręce do góry. Pięknie. Prawostruna, ręce do góry. Pięknie. I teraz będę drygował. Uwaga, gotowi się są. To jademy. Lewo ręce do góry, prawo do ręce do góry. Do tych, co nie rozumią, powiem hende ho. I ja... Nie klaskać. Jademy. A tak dobrze żarło. Wy myślicie, że my ten dom muzyki tańca wynajęli do wczoraj, do jutra? Jeszcze raz. Hende ho. Ty chcesz za następną godzinę zapłacić. Hende ho, jademy! Karpowicz Family! Pozdrowienia, kochani, do wszystkich sąsiadów. Dla tych dobrych i tych bardzo dobrych. Bawimy się dalej. Siema, kochani, do zobaczenia! Kochani, wiecie, że w tym roku było kilka benefisów, między innymi benefis duetu Karo, który już dzisiaj kilka razy wystąpił na tej scenie. Za chwilę ponownie zawita z kolejną piosenką. Macie jakieś ulubione przeboje tego zespołu? Raz, dwa, trzy, cztery. No niestety, tym razem troszeczkę w innej piosence. Ja już zaproszę może na scenę Elę i Stefana, moich sąsiadów z Chorzowa. Chodźcie, kochani, do nas. Ja was już zostawiam z nimi i miłej zabawy życzę. Widzę ciebie jak we śnie, jak uśmiechasz się, widzę ciebie jak we mgle i chcę już spotkać cię. Może dzisiaj przyjdziesz tu, znów przytulisz mocno tak, ze mną dzisiaj wejdziesz tu. Zatrzymać miejscu czas
Aż jaki porządek normalnie. Powiem ci taki porządek. Ład i porządek. Ja po przerwie wszystko zasiadło. Poukładane. Wszyscy mają a wiesz, płyty. A wiesz jak klaskają? Poważnie? No, pokorzymy mu. A. Nie tak. Patrz, ty powiedz hinde ho i ci pokorza. Ja? No, ho. A mamy obcokrajowców? Tyż. Dobra, powiem po ich niemu. Hinde ho! Widziałeś to? Ej. Rubik. Tyś normalnie przebił teraz i górnego, i Rubika, ty. Ale ja ci powiem, żeby był porządek, to tego uczą, jak to go dają, wiesz, i staroszki. Ja? Na przykład teściowo, mąż. Ale powiem ci, więcej ona tu siedzi. To masz problem. No, ale słuchaj, Andrzej, ja o mojej teściowej złego słowa nie mogę powiedzieć. Absolutnie, to są kochane kobiety. Ja na moja teściowo go dom mamusia. Pięknie. Mamumuniunia. Pięknie. Mamumuś... No tak. To słuchaj, ja nie wiem, co ale ty... Szymon. Ja nie wiem, co ty bierzesz, ale z Mindilera, pierunie. Andrzej! No dobrze, dobrze, dobrze. Jo no. Nic nie biera. Ona mi chałupa 300 metrów przepisała. No to masz pięknie. Pięknie, mam. No ja ci powiem, Sebastianie, że wiesz, ja tam też widział takich no teściów, bo w Bytomiu, znów taką miejscowość. Ausbeuten, ja. Ja. Tam jest sąd. No jest, jest. I w tym sądzie była rozprawa rozwodowa. No i zaraz mi powiesz, ja mi, no pierunie, ludzie się hajtają, ale się też rozwodzą, nic dziwnego. Zdarzą się. Zdarzą się, ale wiesz jak tam było? Ta sędzino się pytał, wiele panu jest lat, a on go do 87, a żonie 84. Go do nie wstyd woz, wiesz ta sędzina, w tym wieku brać rozwód. A on go do wstyd, pani sędzino, wstyd. I no my nie chcieli robić przykrości naszym dzieciom i my czekali, aż one umrą. Ty. Tam jesteś ciekawie w tym bytomym pierunie. Słuchaj, ale to z teściową to jest bardzo fajna sprawa. Ja moich teściów bardzo lubię i no z moimi teściami jest jeden problem. Mój teściu mi się bardzo często zwierzył, wiesz? Ale z różnych rzeczy mi się zwierzył. I najgorsze było, bo to zwierzanie było fajne, bo był teściu, ogórki i flaszka. I to jest fajne zwierzanie. I no jak ta halba się kończy, zawsze to się zaczyna taki temat, bo wiesz, nom z mamusią się w łóżku nie układło. Ja go dam, tato, ale jak to, ale o co chodzi? No zobacz się, wyobraź się taką sytuację, łóżko, my leżymy i twoja mamusia, czyli teściowo go do mnie tak. No wiesz, jak my byli nieco młodsze, to tyś mnie wziął i tak namiętnie dotknął. No to ja obiera i ta rynka na nią. Wiesz, jak my byli nieco młodsze, to tyś mnie wziął i tak namiętnie pocałował. No to ja tak ją od niechcenia. I ona wtedy przechodzi do tej najgorszej rzeczy, go do tak. Wiesz, jak my byli nieco młodsze, to tyś mnie wziął i tak namiętnie w łóżko ugryzł. I on wtedy kołdra na bok wyłazi, ona ryczy. Kaj idziesz! On odpowiadał po zęby. Teście! A powiedz mi, wiela się zlot po weselu? Pięć. Pięć. Do mnie dodaj jeszcze te 20 z haczkiem. No się nie śmiejcie. I co byś teraz Seba zrobił, widząc po imprezie, do dom patrzyć twoja kobieta z innym chopem w łóżku? No. Jogo dom, co ty robisz po tylu latach, mnie zdradzasz? Nie krzycz po mnie. Jakś ty pojechał na twoje festyniki, ja oglądałam kolejny odcinek serialu jak miłość. Ty nagle dzwonek do drzwi, otwieram, stoi piękny jegomość i go do mnie tak. Dobry pani. Ja jest Alois Frincity. Ja stracił robota i chodzę po fechcie. Mo pani coś używanego po hopie, toch mu dała. No. Ja nie wiem, jak to jest. Romantyczny Andrzej Miś. Ja. Słuchajcie. Nie zawsze prawda, wiesz, człowiek by chciał kawał powiedzieć, o nie umie. Nie. To wszystko z życia wzięte. M jak miłość, u Misia w duma. Słuchajcie, teraz zrobi się fest romantycznie, światła nieco bardziej przygasną, a więc będziecie mogli na przykład przytulić nie swoja baba. To czekaj no. Aleś teraz dowalił. No to legalnie. Ale teraz ty ci, ale tak na wartko. Ja ci powiem, myślałek w duma. To się też rzadko zdarza. W duma. Bo tak se patrz, wiele jest filmów i jego dom, jakby te filmy dali takie na przykład tytuły śląskie. To one by jeszcze więcej chyciły. Na przykład Czas apokalipsy po śląsku. No nie wiem, coś wymyślił, no. Geburstaku teściowy. Na przykład, potem wam reszta powiem.
No. Robimy nastrój, kochani. Robi się ciemno, robi się nastrój, na scenie pojawi się ona i będzie bardzo romantycznie. Magdalena Pal przed wami, drodzy państwo. I piękne adagio. Kochani, teraz wpuszczymy troszkę słoneczka, bo przed nami ten wspaniały duet. Dziążki, co to śpiewają, są rektorkami. O słonecznym radiu zaśpiewa Kola i Jula. Codzień rano, 7:05.
życia chęć. I do lustra śmieje się. Od razu lepiej mi, jak wino zacznie grać. Nie muszę kawy pić i nie chce mi się spać. Słoneczne radio, cały rok mi go. Dziękujemy pięknie. Krisa, kto zno? Wszyscy znają. Kto zno Stacha? Wszyscy go znają. Oni zrobili nowy projekt. Będą szeryfami, będą pilnować hołdów, żeby tam był porządek. Mieli nawet konia, jednego. W teledysku występował, zajechali go. Wczoraj był na imprezie w postaci kabanosów. Się śmiejcie, ja nie wiedział, że J.O.J. To przywitajcie ich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Dwóch szeryfów prosto na nasza działka. Słoneczne kantry na działce, Chris i Stach. O baba riba, kantry na działce przy overibach. A tam przy laubie ty się zanuca, bo dziś świeżego mąglu w tu w płucach. O baba riba, dzisiaj u kumpla łostana chyba. Bo baby poszły, to każdy wie, humor jest lepszy i picie chce, picie chce. Kantry na działce kantry. Jedni klachają, inni żną karty. Jak przyjdzie wieczór, grilla zrobimy i kantry wszyscy zatańcujemy. Kantry na działce kantry. Jedni klachają, inni żną karty. Jak przyjdzie wieczór, grilla zrobimy i kantry wszyscy zatańcujemy.
Mączka gonił ostawia, z chęcią pomoga wybić i zjeść, bo na ogródku zawsze jest fajnie, przy catakańfach nie powiem cześć. Jo ino przed tym grillną rozpola, a ty z ekisty piwko się weź. Tak mi się zdowo, że to normalne, dwóch starych kumpli spotkać się chce, spotkać chce. Kantry na działce kantry. Jedni klachają, inni żną karty. Jak przyjdzie wieczór, grilla zrobimy i kantry wszyscy zatańcujemy. Kantry na działce kantry. Jedni klachają, inni żną karty. Jak przyjdzie wieczór, grilla zrobimy i kantry wszyscy zatańcujemy. Na działce kantry. Jedni klachają, inni żną karty. Jak przyjdzie wieczór, grilla zrobimy i kantry wszyscy zatańcujemy. Kantry na działce kantry. Jedni klachają, inni żną karty. Jak przyjdzie wieczór, grilla zrobimy i kantry wszyscy zatańcujemy. Ja się cieszę, że znowu się u Państwa pojawiłam, bo oni mnie tam związali i nie pozwolili mi wychodzić. Powiedzieli, nie wyłaź, bo za dużo godusz. Tak mi powiedzieli. Nie jo. Nie, tyś to nie był, to ja wiem. Jo se cynia życie. Kiedyś byłem w hereście. Tyś był w hereście? No, no nie z wyrokiem i no na wywiad. Aha. Wiesz, jak my do Unii wleźli, wytomił heresz i owłaża, i tam, wiesz, te więźnie siedzą i pytam się, jak się panu odbywa kara w bytomskim więzieniu? On go do panie, my samo my telewizję, blu-raye, patrzymy, komputery, laptopy, nawet jak ktoś jest grzeczny, to raz w tydniu mu przepustka. No to ją kończa i pisze, że heresz w Bytomiu prowadzony jest wzorowo, wiesz, jak wyłaża i słysza takie ja go dom bardzo przepraszam, bo przecież ty z Bytomiu mają opera. Ja go dom mocie, może sam w hereście jest jakie kółko operowe. Go do nie, panie, jednego skozali na krzesło elektryczne, no prądu nie ma, jego pod świeczką czymią. Ty się normalnie ci powiem. Jak to fajnie, że ty pamiętasz tyle kawałów. Patrz, ja się dziwię, że twoja kobieta posyła cię do sklepu z kartką, nie? Bo wiesz co, taka jedna historia, że zna, że takie było starsze małżeństwo, ty już lekko demencja i ten baba go do chopa, idź do sklepu, nic mu nie napisała, tak jak ciebie, twoja, i nadała mu taką dyrektywę, go do słuchaj, możesz kupić dwie rzeczy, chleb i masło. Zapamiętasz, on, ja, chleb i masło. Przychodzi ze sklepu i przynosi szczotka do zębów. A ona go do... A co ja ci powiedziała? Dwie rzeczy, szczotka do zębów i pasta. No. Ja też, wiesz, ja tak się boję, że ja czasami coś zapomnę na scenie. Mi się bardzo podobała taka historia, jak hop go do baby. Ty, Cila, jak ja mam na imię? Ona go do... A na kiedy to potrzebujesz? Jaśko, ja ci powiem, wiesz, to że nie, są takie przypadki. I ona na przykład ze względu na wykonywany zawód, wiesz, siedzi w tych słuchawkach, głuchnie z poleku. To ty z wódzce, rozumiesz, przyłaża, baba tam siedzi i on, pani... Pudełko zapałek, a ona, panie, niech pan tak nie ryczy, ja dobrze słysza, z filtrem albo bez. No, w kierunku. No i tak, tak. Ale wiesz, jak to jest? Wiesz, że ja tam opowiadam te kawały w telewizji. Ja. I
wiesz, Damian Cholecki to ze mną robi, nie? I go to tak, Asia, no jaki dowcip. A ja z nią tyle kawałów, że ja nie wiem, kery, a z nią same świńskie. Ja kiedyś była na, zaproszona na taką, wiesz, konferencję ekumeniczną do arcybiskupa Gocłowskiego. Wiesz, jak ja musiała uważać, żeby jakiegoś świńskiego kawału nie opowiedzieć. No, to czek. Ale się udało i po wszystkim ten arcybiskup mi powiedział, wie pani co, myślałem, że mam grypę, ale wyzdrowiałem, nie? I to jest tak z tymi kawałami, z tymi dowcipami, że ja tyle tego znam i ja mam tak jak te baby, co mają dużo rzeczy w szranku, wiesz? Że ona ma pełno szatów, pełno różnych szczewików, a ona nie wie, w co się oblicza. Ja znam tyle kawałów, nie wiem, kiedy mam opowiedzieć. Dobrze, to jest straszne. Dobrze, trzeba po prostu rzucić hasło, wiesz? Jak mi ktoś na przykład powie pędzel, albo mi powie szczewik, albo teściowo, to, a, to już mam kawał na ten temat, nie? Na przykład jakbyś mi ciepła hasło wywiad, już ci go dum. Godej. W zakładzie psychiatrycznym. Właża, wiesz jak, no, zakład psychiatryczny. Tu tak, tu tak, tu tak, ale otwieram ostatnio izba, patrza, hop, siedzi, gazeta czyta. I ja go dam, co pan czyta? On go do Timesa. Timesa, Ja mu to zna pan język bardzo dobrze. Ja mówię, pan mi sam tak nie wygląda na chorego. Ja go mówię, czemu pan za przeproszeniem ogłupią? Go do panie. Byłech u pewnej pani i wrócił jej mąż. I ja wyskoczył oknem. Ja mówię, i spod pan na zol, doznał pan urazu. Nie, ja się chycił parapetu. A, ja go dom pierunie, finster, bret, trzymierz, to czymuś ogłupiał. Kodo, bo ten chłop wziął, kodo, panie, on mi kliszami pazury wyrywał. Potem wziął sztalbyszta, jechał mi po tych, jego dom, panie, niech pan nie goda, bo ja z tego godania ogłupiaja, jo. Kodo, a ja jeszcze wtedy nie ogłupiał. Ja mówię, to kej pan ogłupiał. To patrza, a do zola pół metra. Dobrze, kochani moi. A my mamy tylko pół sekundy czasu. Mamy tylko pół sekundy czasu, żeby zapowiedzieć niejakiego Świerczynę. Przemka. I to takie nowum. Dajcie mu fajne oklaski. Przemek Świerczyna. Ciągle jak znaleźć chociaż jakiś mały znak. Myślami chciałbym zawsze z tobą być, lecz nie wiem, co przede mną chcesz dziś skryć. Bo przecież ja naprawdę wciąż kochałem cię, a tobie z dnia na dzień wciąż było źle. Przyrzekaliśmy sobie przecież tak czy nie, ale cóż miła, oszukałaś mnie. Bo przecież ja naprawdę wciąż kochałem cię, a tobie z dnia na dzień wciąż było źle. Przyrzekaliśmy sobie przecież tak czy nie, ale cóż miła, oszukałaś mnie. Nie wiem, co dziś ze mną stanie się, kiedy z dnia na dzień wciąż szepczesz, że uwierzyłem przecież w cudne słowa twe. Lecz cóż, zawiodłem chyba się. Bo przecież ja naprawdę wciąż kochałem cię, a tobie z dnia na dzień wciąż było źle. Przyrzekaliśmy sobie przecież tak czy nie, ale cóż miła, oszukałaś mnie. Bo przecież ja naprawdę wciąż kochałem cię, a tobie z dnia na dzień wciąż było źle. Przyrzekaliśmy sobie przecież tak czy nie, ale cóż miła, oszukałaś mnie. A tobie z dnia na dzień wciąż było źle. Przyrzekam.
Zostawiliśmy sobie przecież, tak czy nie? Ale cóż, miła, oszukałaś mnie, bo przecież ja naprawdę wciąż kochałem cię, a tobie z dnia na dzień wciąż było źle. Przyrzekaliśmy sobie przecież, tak czy nie? Ale cóż, miła, oszukałaś mnie, bo przecież ja naprawdę wciąż kochałem cię, a tobie z dnia na dzień wciąż było źle. Przyrzekaliśmy sobie przecież, tak czy nie? Ale cóż, miła, oszukałaś mnie, bo przecież ja naprawdę wciąż kochałem cię, a tobie z dnia na dzień wciąż było źle. Przyrzekaliśmy sobie przecież, tak czy nie? Ale cóż, miła, oszukałaś mnie. Bardzo dziękujemy. No i kochani, ta fajna szwarnociążka, co teraz do was wystąpi, również znacie bardzo, bardzo dobrze. Przed państwem Bernadeta Kowalska i przyjaciele! Prawda, żyje się raz, robię co zechce, kiedy...
wszystkie. Dziękuję pięknie, do zobaczenia. Nasza Bernatka, co nie wygląda na swoje latka. Słuchajcie, wiszą dwa nietoperze głową w dół. I wiszą tak te dwa nietoperze. A teraz duże niebezpieczeństwo. Tak. Ten z tyłu, ten z przodu, a tu... Nie, bo wiecie co, ja się kupiła piersiówka, bo się chciała z wami napić, nie, dzisiaj. I nie umiała ją znaleźć normalnie. Yes. Straszne. A jakbyście zauważyli, to mi powiedzcie. Wiecie, jak ja się tak nisko schylą, nie, to czasami mi coś szczeli, mam heksenschuss. Ostatnio mi tak szczeliło nad Niagarą, jakże występowała do Poloków i powiedziałam, proszę państwa, przyjechałam nad Niagarę przepłukać se szparę. I puściło. I puściło. Słuchajcie, i tak wiszą te... Widzicie ta piersiówka, czy nie? I tak wiszą te dwa nietoperze głową w dół i jeden go do... Stefan... Starość mnie przeraża. Godo, ja? A co cię tak najbardziej przeraża w tej starości? Mówię, nietrzymanie moczu. Nie, słuchajcie, ja rozmawiałam z profesorem Gucwińskim. One sikają ustami. Podobno sikają ustami. Ale ja znam takiego jednego faceta, który śpiewa ustami. I powiem wam, że śpiewa naprawdę fajnie i to jest na dodatek jeszcze mój przyjaciel. I bardzo go lubię. Co prawda nie będzie o nietoperzach, będzie o ptakach. Nie o tych, co myślicie. Nie o tym ptaku. Będzie naprawdę o ptakach. Przed państwem Damian Cholecki. Bez ciebie uciekam do gwiazd. Bez ciebie roznosi mnie wiatr. Pośród wielu smutnych dni w deszczu kropel snuję sny. Okna płaczą ze mną, strugą płynąc jedną, wtedy wiosny znowu chcę. Bez ciebie samotny jest sen. Bez ciebie tęsknota na cel. Czekam tylko, kiedy już rzucisz wszystko, by być tu. Będziesz tylko moja, zanim słońce wzejdzie. O tej chwili marzę już. Polecę niczym ptak, po prostu w słońca blask. Marzę. Spełnię swe, otulę skrzydłem cię, ciebie już. Polecisz ze mną tam, gdzie szczęście czeka nas. Zapomnij ze mną się, mój raj wypełni sen. I pokochasz mnie. Uwierzyć w twe nie. Zrozumieć, że wciąż odrzucasz mnie. Chcę dać tobie cały świat, do rąk twoich włożyć go. Będziesz tylko moja, zanim słońce wzejdzie. O tej chwili marzę już. Polecę niczym ptak, po prostu w słońca blask. Marzenia spełnię
swe, otulę skrzydłem cię, ciebie już. Polecisz ze mną tam, gdzie szczęście czeka nas. Zapomnij ze mną się, mój raj wypełni sen. I pokochasz, pokochasz mnie. Polecę niczym ptak, po prostu w słońca blask. Marzenia spełnię swe, otulę skrzydłem cię, ciebie już. Polecę niczym ptak, po prostu w słońca blask. Marzenia spełnię swe, otulę skrzydłem cię, ciebie już, ciebie już. Dzięki bardzo. Damian Cholecki i jego trzy gracje. W piosence jak ptak. Tak, wie ein Vogel, like the bird. Widzisz, co, że ty... Jeśli samo. Chodzi o francuski, też liznęłam trochę. Tak? Po francusku, po angielsku, po ty. Niemiecku. A powiedz mi, jak jest po śląsku, bo to jest taki ważny, nie? I umisz. Jak jest Droga przez piekło? Film, bardzo znany. Droga jak? Przez piekło. Po śląsku. Ja. Normalnie. Rajza bez Sosnowie, co? No. A jak tak jest Sami swoi? No znano komedia pana Sylwestra, Sami swoi, kto nie widział. Po śląsku? Ja. Bez Gorola. Straszne, takie szowinistyczne. A ja się bardzo dzisiaj cieszę, bo my pora Goroli też mamy. I no, że oni mają dzisiaj pecha, bo im się roaming może włączyć. No, proszę państwa, więcej, ale my nie jesteśmy szowinistyczni, bo my kochamy tak. cały świat. A kogo kochamy też bardzo? Kogoś ze słonecznej, pięknej Grecji. Bo dzisiaj mamy cudowną, wspaniałą osobę. I wiecie co? Powiem wam tak, ponieważ, Misiu, ty tego nie wiesz, boś ty siedział w radiu zawsze. A ja się tam pamiętałam po różnych estradach z Andrzejem Brosiewiczem, Statkiem tak. Drozdą. I miałam wielkie szczęście w życiu, że parę razy pracowałam razem właśnie z tą przekochaną, fajną osobą, bo prywatnie ona jest po prostu cudna. Ona prasuje, robi, gotuje, to jest taka fajna dziążka, taka prawie jak śląsko dziążka. Ona kiedyś patrza, prasuje koszulę w garderobie. Ja mówię, widzę Eleni, że ty się nie elenisz. Ale dzisiaj też się nie będzie elenić, wystąpi przed państwem kochana, naprawdę bardzo fajna osoba w swoim najpiękniejszym repertuarze. Eleni. Dla państwa, Eleni. Gdy słońce ześle na ziemię swój blask, znów myśli me płyną przez niebo do gwiazd. Gdy barwne kwiaty się chylą, podnoszę do góry wzrok. Tam w niebie wysokim jest dobro i zło. Podziwiam obłoki, nim padnie z nich grom. I szukam daremnie słów, które wziął wiatr i czego mi jeszcze brak. Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca, gdy dzień nie dzieli, a noc nas łączy. Troszeczkę ziemi, troszeczkę serca, tego pragniemy, by piękniej żyć. Troszeczkę ziemi, troszeczkę nieba, bo chmur i cieni nam już nie trzeba. Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca, trochę nadziei i więcej nic. Przyglądam się kwiatom i dobrze mi z tym, dopóki trwa lato, zim. I chociaż jesienny powieje wnet wiatr, odnajdę z dup lata ślad. Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca, gdy dzień nie dzieli, a noc nas łączy. Troszeczkę ziemi, troszeczkę serca, tego pragniemy, by piękniej żyć. Troszeczkę ziemi, troszeczkę nieba, bo chłopie
Witam Państwa. Bardzo dziękuję. Witam Państwa bardzo gorąco i serdecznie w imieniu swoim oraz moich wspaniałych muzyków i kompozytorów. Aleksander Białołus, Andrzej Elman i Kostas Dzokas, nasz menadżer i oczywiście gościnnie piękny, wspaniały zespół. Dziękuję bardzo. Moi kochani, po prostu wróciliśmy do lat 80. i dzisiaj zaśpiewam dla Was po prostu stare nasze piosenki. Państwa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I moi kochani, jeszcze jedna bardzo, bardzo stara piosenka sprzed prawie 37 lat. Po słonecznej stronie życia.
gdzie nad dzień silny lną. Po słonecznej stronie życia serca bicie ciepło. Zakochani w taki czas razem zaśpiewajmy la 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 la. Po słonecznej stronie wzgórza, gdzie dojrzewa wina sma. Po słonecznej stronie życia jesteś ty. Bardzo Państwu dziękujemy. Brawo moje chłopaki, zespół. Duże brawa tutaj dla wszystkich. Duże brawa dla Was, moi kochani, za to, że jesteście przez tyle lat razem z nami. Dziękujemy z całego serca. No i rozumieli, fajno, gala trzeba zakończyć finałem. Mam nadzieję, żeście są gotowi na ten finał. Uwaga, uwaga, już teraz. Na finał, specjalnie do Was, duet Karo! Jelemy, Zorze, jelemy! Rączki do góry! Jo, Asiu, przeci mi trochę czoło, ja? Bo to jest raz, dwa, trzy, cztery, dzióbka mi dej. O! Kto chce, całuje misia! Teraz już wiem, że w moim sercu będziesz ty. Chcę z tobą być na dobre i na złe. Dziś mi nie uciekniesz, przytula cię, śpiewając słowa te. Raz, dwa, trzy, cztery, dziubka mi dej, bo przecież to nic złego. Raz, dwa, trzy, cztery, dziubka mi dej, jeszcze jednego. Raz, dwa, trzy, cztery,
słodki uśmiech twój. Teraz już wiem, że życie mam wspaniałe. Just don't.